Dzień dobry, witamy Państwa. Nie wiem, czy Państwo do pracy, z pracy, czy za Opole, ale być może wybierają się Państwo w podróż, to najlepiej w podróż zabrać sobie najnowsze wydanie Czasu na Opole. Nawet na krótką przejażdżkę MZK będzie co poczytać, a na weekend lektura jak znalazł już wszędzie, w ekspozytorach, w galeriach handlowych oraz w instytucjach kultury, w instytucjach miasta, w ratuszu znajdą Państwo to najnowsze wydanie, a w nim między innymi za chwilę do tego wrócimy, o tym, że łączy nas piłka, bo o piłce sporo w tym wydaniu, ale także między innymi o Dniach Opola, które poza nami tak świętowaliśmy, zobaczcie Państwo nasze zdjęcia, między innymi o wizycie prezydenta Lecha Wałęsy, była wspaniała rozmowa podczas festiwalu książki, o którym też piszemy, prezydent Wałęsa głosował w Opolu i dostał w Opolu Nagrodę Wolności. No a nie jesteśmy tu nie przypadkiem dzisiaj, bo zobaczcie Państwo, Odra ma swój mural. Zobaczmy go w rzeczywistości, bo w gazecie też wygląda pięknie, ale w rzeczywistości jeszcze lepiej. 16 czerwca dokładnie ten mural został przede wszystkim chyba kibicom, ale i mieszkańcom otworzony, oficjalnie pokazany, a wśród honorowych gości oczywiście nie mogło zabraknąć legend, takich jak oczywiście słynny trener Piechniczek, jak legenda epoki trenera Piechniczka, czyli pan Wojciech Tyc, czy chociażby tutaj na zdjęciu Józef Rzymańczyk. No o tym muralu sporo, ale skoro o piłce mowa, to nie ma się czemu dziwić, bo przecież kibicujemy polskiej reprezentacji. Ta gra dzisiaj i my spotkamy się już nie tak jak tu w pobliskiej z tego arenie, ale spotkamy się na małym rynku, by pomagać biało-czerwonym w kibicowaniu. To oczywiście sfera sportowa, ale nie tylko te tematy się w niej znajdują, bowiem między innymi przeczytają Państwo jeszcze o chirurgii dziecięcej i o nowych możliwościach, które ma ten kierunek naszego szpitala uniwersyteckiego. Będzie także o ulicy Szpitalnej, która była od zawsze, jak się okazuje. No a skoro mówimy o tym, co wczoraj i dziś, to zobaczcie Państwo, jak wyglądał amfiteatr jeszcze całkiem niedawno i ten dzisiejszy. No i jeszcze taka historyczna kartka, czyli o sesji Rady Miejskiej Narodowej z 1950 roku. Dlaczego tak ważna? Ano dlatego właśnie. Ale sami Państwo przeczytajcie, to przecież wszystkiego nie będę Państwu zdradzał. I o tym, że Instytut Śląski ma 90 lat i świętował ten swój jubileusz bardzo, bardzo zaszczytny. A na koniec coś słodkiego na weekend, czyli drugie miodobranie z miejskiej pasieki. Nasze pszczółki się spisały i miodzik mamy. A jak lubimy zwierzaki, tak jak my, to dowiedzą się Państwo o historii Nero i jego właściciela. Ten niezwykły piesek w centrum przesiadkowym Opole Główne też przesiaduje. A zatem lektura na weekend jak znalazł, zapraszamy i w wersji papierowej, i w wersji internetowej. Drodzy Państwo, Czas na Opole już czeka na to, żeby go wziąć, zdobyć i poczytać. Niech on towarzyszy Państwu przez te najbliższe weekendowe dni. Udanej lektury.